Zamek księcia Henryka. Zamek księcia Henryka to zamek myśliwski, znajdujący się w Staniszowie, w tej części miejscowości, która styka się z wsiami Sosnówka i Marczyce w województwie dolnośląskim. Usytuowany na górze Grodna, który jest najwyższym wzniesieniem wśród wzgórz łomnickich, znajdujących się w środkowej części Kotliny Jeleniogórskiej, należy do korony Sudetów Polskich. Wiodą do zamku dwa szlaki turystyczne, żółty od miejscowości Sosnówka i niebieski od Marczyc. My wybraliśmy ten pierwszy, ponieważ dojście było bardzo krótkie, bo zaledwie 20 minut, a na początku znajdował się bezpłatny parking. W 1806 roku książę Heinrich von Reuss rozpoczął zagospodarowanie terenu i otworzył punkt widokowy na wzgórzu Grodna. W roku 1818 powstała wieża mająca ponad 15 metrów wysokości. Na jej szczyt prowadziło 77 stopni. W roku 1841 kolejny właściciel, również książę Heinrich von Reuss, wybudował pawilon myśliwski z tak zwaną salą rycerską lub inaczej salą myśliwską. Obiekt, zgodnie z jego życzeniem, został nazwany Zamkiem Księcia Henryka. Zamek został wybudowany na planie kwadratu, w stylu neogotyckim. Do wzniesienia budowli użyto dużych bloków kamiennych oraz cegły. Jednym z najważniejszych elementów zamku jest okrągła wieża, a także przypora, czy też skarpa pełniąca funkcję filara. Budowla została pokryta przez dach dwuspadowy. Charakterystycznym elementem budowli były również trójkątne szczyty z blankami, które budowane były w celu zwieńczenia murów obronnych i baszt. Na elewacjach zamku znajdowały się otwory okienne, które miały różne kształty, formy i zwieńczenia. Były to m.in. otwory szczelinowe, łuki tudorów czy też łuki odcinkowe. Po stronie zachodniej budowli znajdowały się schody, za pomocą których można było wejść do środka. Wnętrze zamku składało się z dwóch pomieszczeń, które miały sklepienia oraz malowane okna. Zachowały się jedynie ściany i wieża, jednak parę lat temu obiekt poddany został remontowi. Obecnie udostępniony jest do zwiedzania. Jedną z największych ciekawostek dotyczących zamku stanowi legenda o sporze pomiędzy zamkiem Henryka a zamkiem Chojnik. Ich właściciele rywalizowali ze sobą i nie darzyli siebie sympatią. Jednak syn i córka każdego z nich zakochali się w sobie wzajemnie. Pewnego razu mieli spotkać dobrego ducha gór, który miał podarować im miłość, której nikt im nie odbierze. W końcu ich ojcowie dowiedzieli się o ich potajemnych spotkaniach i zagrozili, że jeśli nie zaprzestaną tych spotkań, oboje poniosą surową karę. Ponieważ nie przestali się spotykać, wkrótce zostali rozdzieleni i uwięzieni w osobnych zamkach. Zaczęli kopać tunel, w którym wreszcie się spotkali. Pomiędzy nimi znajdowały się korzenie grabu, który był przyjacielem dobrego ducha gór. Pomógł sprawić, że ich miłość przetrwa na zawsze. Znajdujące się w pobliżu dobre źródło miało być łzami zakochanych. Przy okazji przywołaliśmy zamek Chojnik. Niedawno tam byliśmy, zobaczcie film. Wracając jednak do tematu, ze szczytu wieży rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na prawie całe pasmo Karkonoszy, od Śnieżki po Śnieżne Kotły oraz okoliczne miejscowości, Marczyce, Sosnówkę, w tym zbiornik wodny, Podgórzyn i Staniszów. Obecnie obiekt jest w rękach prywatnych. Liczne imprezy okolicznościowe i warsztaty organizuje Fundacja Zamek Księcia Henryka, a środki z biletów wstępu na wieżę zamkową w całości przeznaczone są na remont zamku. Zamek jest udostępniony do zwiedzania od maja do października w godzinach 10-17. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Do zobaczenia!